Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu świątecznym, tym razem Wielka Sobota. Taki zwyczaj, taka tradycja, takie kiedy święto ogłoszono. Z początku chrześcijaństwa oczywiście tego nie było, ale potem to różne święta się pojawiały, pewne znikały. Ale to jest dobre święto, przypomina przynajmniej nam, że istnieje życie wieczne, że duszę mamy wieczną, nieśmiertelną, tylko ciało umiera i Jezusowi też ciało umarło. A jeżeli zostało wzniecone, tak jak ojciec Pio przecież też miał podobnie, że miał ciało, ale przynosił sobie to ciało gdzie indziej. Pani Krysia go widziała, fizycznie go widziała w Nowej Hucie, a w tym samym czasie był w San Giovanni Rotondo. Jezus też już te sztuczki duchowe potrafił robić. To dla niego był żaden problem pojawić się wśród apostołów po swojej śmierci. To żaden problem. Duchowe istoty potrafią tak robić. A to, że tak przyjęto, że Jezus z tym ciałem akurat teraz ma na pewno inne ciało, jest w niebie albo gdzieś znowu się poświęcił na jakiejś planecie i próbuje głosić system miłości, jaki panuje w niebie. Bo nazwa system miłości to nie jest moja zasługa ani mój wymysł, tylko ojciec Pio powiedział. Jaki powinien być system w kraju, w państwie, w świecie? System miłości. I to jest najlepsze rozwiązanie. Gotowiec na wszystko. Ale to nie jest takie proste od razu. Ponieważ żeby osiągnąć system miłości, musimy wzrastać. Musimy szukać ducha miłości, pokory, wytrwałości, uległości. Wszystkich cnót musimy szukać. Wtedy dopiero ten system miłości zadziała. Jeśli jesteś nieokrzesany, no to system miłości nie zadziała, bo miłość jest okrzesana. Jest łagodna, dobra, miła, lekka. Nie unosi się gniewem ani pychą. Jest przede wszystkim cierpliwa na pierwszym miejscu. Więc tego wszystkiego trzeba się uczyć, to wtedy dopiero system miłości jest produktywny. Takim technicznym językiem powiem. Produkuje miłość i dobro wokół. I to jest właśnie to, o co nam chodzi. I jeśli na urzędy państwowe tacy ludzie by się dostali, którzy już są okrzesani, to państwo działa idealnie prawie, że, bo starają się być tolerancyjni, rozmawiać z wszystkimi po ugodzie, po tym, żeby nikt nie był krzywdzony, nie był odstawiany na bok, żeby wszyscy mieli równe prawa, żeby również i pensje były w miarę równe, a nie, że ludzie duchowi mają niziutkie pensje, którzy skromni, pokorne dusza i służą państwu, służą, płacą podatki na premiera, a premier butny, pyszny i zarabia ogromne pieniądze. No to jest niesprawiedliwe oczywiście. A co on tam robi? Wielkiego. Obija się o ściany i Wałęsa. No i najczęściej. Chociaż niektórzy są już duchowi i potrafią rządzić dobrze. Więc kto ma dzisiaj urodziny w ten dzień, imieniny, jakieś rocznice, to wszystkiego najlepszego życzę. I módlmy się, wkładamy do koszyczka ojca Pio wszystkie nasze sprawy. Jezusowi oddajemy i też mu pomagamy zbawić ten świat, bo jego ideą było zbawiać ten świat, pomóc się zbawić. Nie tylko ten, nie tylko tą planetę, ale wszystkich aniołów, którzy żyją w galaktykach. W każdej galaktyce, przy każdej gwieździe ojciec Pio mówił. Chociaż naukowcy mówią, niektórzy, bo nie, skąd mogą wiedzieć, jak oni tylko szkiełkiem i okiem badają, to nic nie wybadają wielkiego. Kiedyś może się dowiedzą więcej. Ale my, dowiadując się do ojca Pio, mówił mi, że przy każdym słońcu, przy każdej gwieździe, w naszym, tu na niebie, jakie widzimy nocą, te gwiazdy, 8 tysięcy gwiazd gołym okiem, to prawie przy każdej są cywilizacje, ojciec mówił. To są aniołowie, którzy właśnie stworzyli sobie te światy, wyszli z nieba i teraz tułają się po tym świecie, nie wiedząc, nie rozumiejąc go nawet już teraz, chociaż sami go zakładali. Wszystko się wycofało w złym kierunku, a
Niebo pracuje nad tym, żeby nas oświecić, żebyśmy zrozumieli, że tu nie jest nasz trwały dom. I Jezus głosił właśnie taką naukę i teraz głosi, na pewno nie siedzi na tronie w niebie, jak niektórzy chcą, żeby on tu był królem Polski. No przesada. Po prostu głupota kompletna. Jakim królem Polski? Królów już nie będzie, ojciec Pio mówił. Więc idea ma być królem. Miłość ma być królową, a nie jakiś tam urząd, czy śmiechy warte. Ty jesteś najważniejszy. Nawet ważniejszy od Jezusa. Bo co ci z Jezusa, kiedy ty giniesz i duszę tracisz i wszystko? To ci też nic nie pomoże. Ty, nasze indywiduum, duszę, którą nas stworzył Bóg, jest najważniejsza. Jezusowi też stworzył Bóg duszę, ponieważ wszyscy są aniołami. Jezus też był aniołem. Ale że go zrobiono Bogiem, tak jak innych bogów robiono wcześniej, podobnych, też zmartwychwstawali, też mieli uczniów i też 12 i też na przełomie różnych cykli słonecznych to się wszystko działo. To są podobne sprawy, które już były kiedyś. Ale Kościół tak sobie to powymyślał. No niech będzie. Oby służyło. Ale my musimy szerzej patrzeć na tą rzeczywistość, która jest, która nas otacza. Musimy to zrozumieć i chwalić Boga właśnie za to. I nie być jakimś takim człowiekiem złej wiary, jakiś kategorycznym, dogmatycznym. To nie. Bóg nie jest dogmatyczny. Zmienia zdanie. Ojciec Pio mówił, że Bóg zmienia zdanie. Również. Więc Kościół też powinien pozmieniać swoje zdania, które naprodukował złe. Hermetyzm stworzył. Po co? Bóg nie jest hermetyczny. On chce tylko miłości. Nie ofiary, ale miłości. To jest najważniejsza i najlepsza droga. Czyli system miłości. Więc pomódlmy się w naszych sprawach. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Widzicie, nawet w tych modlitwach jest powiedziane, że jesteśmy grzesznymi. No skądś to się wzięło? Jakieś symptomy zła są, bo... Dlaczego grzeszymy? Dlaczego jest zło? Każdy powinien sobie zadać to pytanie i wtedy znajdzie odpowiedź, jak zacznie szukać oczywiście. Dobrze. To teraz myśli świętej Teresy z XV wieku, które też rozmawiałem z nią, z Janem od Krzyża też. Więc Teresa. Piękno najwyższe, jakaż Twoja siła, jeśli istotę Twą nieogarnioną skłania, by z nędzą moją się złączyła i byś ukochał i tak uwielmożnił mnie w swej nicości, w nędzy pogrążoną. I znowu pytanie, skąd ta nędza? Pogrążenie w nędzy. Wszyscy tu jesteśmy pogrążeni w nędzy, w kołchozie pracy. Skąd to się wzięło? Kto myśli, kto jest inteligentny, to szuka i znajdzie odpowiedź. I Jan od Krzyża. Ach, któż uleczyć mnie może? Ukaż się mi już prawdziwie, bez cienia i nie chciej więcej wysyłać już do mnie tylko zwiastunów, którzy nie zaspokoją mojego pragnienia. Chcemy bezpośrednio miłości Boga. Nic nie jest w stanie zaspokoić naszych pragnień. Bo tam się chce, nic się nie musi. I kocha się wszystkich. Takie jest. Czasami mam okulary, czasami nie, bo są takie dni, to zależy od pogody, od ciśnienia, to wtedy lepiej widzę, niekiedy gorzej. Jak wypiję kawę, to gorzej widzę. Bo to na wątrobę kawa działa negatywnie. Ale ja kawę piję tylko raz i to nie u siebie, a tam z Majką pijemy, z mamą Majki, jak jestem już tam. To przeczytam wiersz Maćka. Fasady, filary, portale drgają, upadają.
Nasze oczy widzą i bezsilne, by je podtrzymywać. Topniejemy, malejemy, zamieniamy się w skrawki, w skwarki, w naszych pałacach, willach, pąsowych ulicach. Karłowaty rozmawia z karłowatym, ślepy sprzedaje kolory ślepemu, mrówka uczy raju pokornego giganta. Czas przenoszenia gór, chwiania zamków i epatujących plastików życiorysów. Czas sądu z dobrych uczynków bankierów miłości. A ponieważ ich brak, zachwieje się wasz byt, by odszukać dno przemijania. W głębinie czeluści zobacz swą dzisiejszą twarz. W chłodzie strachu poczuj wolność bytu. Z ciemności zatracenia dostrzeż światło wołające cię za darmo. Wyczul ucho na muzykę artystów ptasich, kojących wspinaczkę nad ląd więcej niż obiecany. Taki wiersz Maćka. I jakieś jedno rozważania z drugiego tomu. Nie wiem, czy to czytałem. A chyba nie. Wszyscy jak jeden mąż i jedna żona istniejemy poza wiecznym szczęściem. Istniejemy poza kosmicznym niebem. Doświadczamy życia takiego, a nie innego. Jesteśmy w tym wszystkim podzieleni na religie, kultury, nacje, państwa i finanse. Wszyscy uczestniczymy w życiu na tej planecie z powodu konkretnych decyzji podjętych w przeszłości. Dlatego postarajmy się to zrozumieć, że nie różnimy się od siebie niczym. Jesteśmy jedną rasą, która ostatecznie szuka rozwiązania problemu wiecznego szczęścia. Dlatego powinniśmy scalać naszą wiedzę i resztki miłości, jaką nam jeszcze została, jaka nam jeszcze została do dyspozycji. I coś wspólnie zrobić, aby już tu, na ziemi, choć po części, chcieć przypomnieć sobie, czym jest radość i szczęście nieskończone. Aby to szczęście było dla nas mobilizacją do jeszcze głębszych poszukiwań sedna życia. Jeszcze jedna myśl. Jakaś dłuższa. Jaki był początek tego naszego świata? Według mnie każdy następny świat wyłania się ze świata wyobraźni niesamowicie inteligentnych istot, mających pragnienie stworzenia nowego życia. Rozszerzanie się galaktyk i ich kurczenie wskazuje, że był wybuch, teoria. Tą teorię już obalają. Mógł to być kontrolowany wybuch energii z innej przestrzeni. Wyższe hipercywilizacje, które są w stanie stwarzać światy, wymyśliły sobie nowy wymiar, powodując w nim krótkie spięcie, eksplozję materii, przygotowując tym samym grunt pod nowe życie. Stworzono wymiar nic. W cudzysłowie. Jaki to dla nich jest problem? I w nim dokonano spektakularnego wybuchu. Od tej pory istnieje nowy wszechświat. Nasz dom materialny, którym pomysłodawcy, aniołowie, którzy wyszli z nieba, ze stuprocentową pewnością się opiekują. No bo gdyby nie było opieki nad tym wszechświatem, ale coraz mniej tych aniołów jest, bo się zbawiają, no to coraz gorzej jest. Coraz więcej zderzeń słońc, galaktyk i tak dalej. Już nie panują nad tym wszystkim. Wybuch mógł być, ale nie. Teoria wybuchu mogło być coś innego, ale jednak ten świat powstał tak czy inaczej. Poza niebem. Bo widzimy, że tu nieba. Jest raczej antyniebo. Nawet Jezusa zabili. Takie tu niebo.
Tą teorię to wymyślił jakiś duchowny zresztą. Teoria wybuchu, jakiś naukowiec duchowy. Można to sobie sprawdzić. Kiedyś film o tym na Discovery oglądałem, że to duchowny wymyślił ten pierwotny wybuch. Niech będzie to i tak, niech sobie będzie wybuch. Tak czy inaczej, to już dawne sprawy. Ojciec Pio już nie ma co do tego wracać. To już było tak dawno, że nie musimy się już tym zajmować. Życie jest, widzimy. I teraz tylko się zastanawiać trzeba, dlaczego ono taka jest i co zrobić, żeby było lepiej. A najlepiej będzie, jak wrócimy do oryginalnego życia, czyli do nieba. Teraz pytanie, po co takie światy, które są poza szczęściem, pełne zgryzoty i niebezpieczeństw? Czy ważne, że był to wybuch, czy też nie? To nie ma najmniejszego znaczenia. Liczy się jednostka, dusza, która musi cierpieć i szukać tego, co może ją wyzwolić. W tym szukaniu często ginie i przepada w goryczy, wręcz w piekle. Tak nie powinno być. Inteligentne hipercywilizacje powinny się nad sobą poważnie zastanowić i skorygować swoje drogi twórcze, by nie generować pychy i cierpienia. Powinniśmy przede wszystkim powrócić do Boga, który jest miłością. Ojciec Pio powiedział, że oni nie odpuszczają. Tak ich zafascynował świat, który stworzyli, czyli te wszechświaty, galaktyki, że nie odpuszczają. Niektórzy z nich się zbawiają. Na Ziemi się sporo osób zbawia. Co dzień ktoś idzie do nieba. Ale ojciec dodał, że prawie z drugiej strony tak mało, że prawie nikt, że wszyscy tu marnują to życie, bo nie myślą, bo się nie zastanawiają. Oni wolą jakieś tam teorie lewackie, komunistyczne, jakieś władze lubią edukować w złym kierunku bez Boga. To ich cieszy, to jest ich radość. Nie odpuszczają, nie szukają Boga. Szukają siebie w tym świecie, a ten świat ich i tak pożre. Ten świat pożre swój ogon niestety. Bo tak zostało to stworzone, taki system zły. Ten system świata jest zły. System materialistyczny, czy jakiś tam leninowski, a wcześniej było wiele innych różnych systemów. Ojciec mówił, że przez wieki różne systemy były i Bóg patrzył na to i uśmiechał się i wszystkie przeżył. Znaczy w tym sensie przeżył, że współczuł tym aniołom, którzy sobie takie systemy fatalne tworzą i potem od tych systemów giną, bo walczą ze sobą przez te systemy złe właśnie. Gdyby to był system miłości, to by była tolerancja, łagodność, dobroć, ale to tylko niektórzy potrafią tacy być, a reszta chce się bić. Nie wiem po co. Czy przyjemnie jest dostać jakiś cios, cierpienie? Nieprzyjemnie. Po co to robić? No ale to się robi dlatego, że nie ma wiedzy, nie ma edukacji odpowiedniej, nie ma tej wiedzy o niebie, o duszy, o świecie, że są cywilizacje, że aniołowie wyszli i stworzyli ten świat i teraz się w nim męczą i dręczą. Jezusa też zadręczyli na krzyż, jeszcze go tam popychali, kopali, pluli na niego. Taki jest ten świat, taki jest ten rząd też nasz, który popycha, pluje, męczy, dręczy i nie jest w stanie się z nikim dogadać, bo ktoś tam, eurokraci coś powymyślali i teraz się wszyscy tego trzymają i boją się jak ognia tego, żeby coś nie zrobić inaczej niż oni sobie wymyślili. No takie głupstwa po prostu, że świat jest, nawet ta Biblia, której nie lubię, mówi, że mamy sobie świat sami nim rządzić, że poddany. Świat nam jest poddany. I sami decydujemy o wszystkim. Nie jakiś eurokraty, jakiś Tusek, jakiś inny Buzek. Oni po prostu są chorzy. Na duszy chorzy. Nie rozumieją tego. Wolność. Przede wszystkim wolność i robienie to, co mi najbardziej odpowiada. Nawet o pracy kiedyś ojciec Pio mówił, żeby podjąć pracę taką, którą lubimy, a nie, którą nas coś do czegoś zmusza. No, trudne tu warunki, kołchoz jednak. W tym kołchozie to nawet pracę jest ciężko wybrać, ale to już wiemy o tym. Ja się napracowałem tyle, jestem już na emeryturze na szczęście.
po 10, po 12 godzin się pracowało długo. Jeszcze pisałem w międzyczasie, to rozważałem, myślałem cały czas, myślałem nad tym, co się dzieje i natchnienia szły, ojciec Pio, rozmowy i tak dalej. Dlatego mogłem to wszystko przetrawić i opisać. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się Jezusa i pa, pa. Ufaj, kochany, Bóg ma dla nas plan. Czasem zaskakuje nas. Ufaj, kochany, Bóg ma dla nas plan. Czasem zaskakuje nas. System miłości, w którym ciągle trwam, on dla wszystkich jest, dla każdego z nas. Dziś potrzeba miłości, by piękniejszy był świat.